Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Od razu komunikat do panów z realizacji, że jeden z mikrofonów nie działa całkowicie. A ja słowem wstępu, szanowni państwo, zanim rozpoczniemy, powiem tylko, że jakby wiem, że pozory mogą mylić. I wiem, że patrząc na mnie pomyślicie sobie, nie, to chyba jednak jest Remigiusz Mróz. To nie jestem ja. Remek, jedyny mróz, który mamy, jest na dworze. Remek niestety się pochorował, bardzo serdecznie przepraszamy zarówno w jego imieniu, jak i naszym, a mnie nie pozostaje nic innego, jak powitać państwa dzisiaj w Teatrze Studio w imieniu wydawnictwa Świat Książki, w imieniu Jakuba Żulczyka podczas tego wyjątkowego spotkania, wyjątkowego pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że będziemy mieli już za chwilę niespodziankę dla państwa i czytane na żywo fragmenty książki dawno temu w Warszawie w interpretacji uznanej Marty Malikowskiej, którą być może kojarzycie z serialu Ślepnąc od świateł, gdzie wcieliła się w rolę Paziny. Teraz na żywo powtórzy tą rolę specjalnie dla państwa. Po drugie, wyjątkowe spotkanie dlatego, że jest to finałowe spotkanie podczas trasy promocyjnej dawno temu w Warszawie. Więc będzie to czas podsumowań, będzie to takie, jakby to powiedzieć, używając muzycznej nomenklatury, takie the greatest hits, a wiemy, że Kuba kocha muzykę. I po trzecie, dlatego, że transmitujemy to spotkanie na żywo. Szanowni państwo, również wy przed telefonami, komputerami, telewizorami. Witamy bardzo serdecznie, nie przedłużając. Nazywam się Przemek Korso. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście z nami. Przed państwem Marta Malikowska. Wielkie brawa. Dobry wieczór. Cześć. Jakub Żulczyk, dawno temu w Warszawie, Pazina, 17 września 2020. Próbowałam zrobić coś dla siebie, spędzić ten dzień na jakiejś formie regeneracji, nic z tego. Wybrałam się po podstawowe zakupy, ale nie widziałam sensu w kupowaniu czegokolwiek. W końcu zjadłam obiad, naleśniki wzięte na wynos z wegańskiej knajpy. Jadłam je z plastikowego pudełka, zdziwiona słońcem, siedząc na ławce i zaczepiając cudze psy. Przez moment zastanawiałam się, czy nie zaczynam wariować. W nocy nawet nie starałam się zasnąć. Paliłam jointa za jointem, próbując się skupić na kolejnych gównianych serialach. Powoli przestawałam rozumieć ideę telewizji. Nie wiedziałam, po co mam się wpatrywać w zaaranżowane perypetie poprzebieranych obcych osób. Sen przyszedł rano. Połknął mnie jak studnia, która połyka wrzucony do niej kamień. Obudziłam się wieczorem. Na telefonie było 25 nieodebranych połączeń od Wiktora i wiadomości na WhatsAppie, na Telegramie. Odbierz, Pazina, odbierz, please, pilne, proszę. Menel głośno miałknął, gdy zrzuciłam go na podłogę. To uczucie też nie było wybudzaniem się. Było gwałtownym wypłynięciem na powierzchnię. Świadomość przyniosła ból całego ciała, zwłaszcza płuc, niczym od gwałtownej różnicy ciśnień. To dlatego, że przed zaśnięciem spaliłam jeszcze jednego jointa, bez tytoniu, grubego jak palec, zaciągając się łapczywie tym dymem, jakbym go piła. Czasami się zastanawiam, jakim cudem moje ciało wciąż działa. Serce bije, układ pokarmowy trawi, płuca pobierają tlen. Jakim cudem to ciało nadal chce różnych rzeczy? Pić, jeść, dotykać się. Ono powinno przestać działać. Nie mam dla niego krztyny litości. Nienawidzę go. Nie chodzi o to, że mam jakiś problem, patrząc w lustro. Przyzwyczaiłam się do siebie. Gdzieś jestem krótsza, gdzieś dłuższa, gdzieś jest mnie za dużo, gdzieś za mało. To bez znaczenia. Chodzi o to, że traktuję jak stary samochód. Maszynę, która ma służyć na przekór wszystkiemu. Zażynam je, nie robiąc mu przeglądu, nie zmieniając oleju, tankując truciznami i gównem. Znaleźli ludzka na tyłach Nowotelu przy Marszałkowskiej, nie żyje. Ma przerażony głos, wysoki, zasapany, jakby właśnie ktoś go gonił. Pytam go, skąd wie? Są tutaj, odpowiada. Tłumaczy, że nie zrobią mu krzywdy i proszę, by dał mi kogoś do telefonu. Pani, słyszę w słuchawce, Pazińska, tak, jestem szefową ośrodka. Przy chłopaku znaleźliśmy ulotkę, wyjaśnia policjant. Do bólu płuc dochodzi ból głowy. Gdy podnoszę się z łóżka, skrzypię. Całe moje ciało jest przerdzewiałe od środka, ledwo doczłapuję do łazienki. A wiecie, kim jest? W portfelu była tylko ulotka.
żadnych pieniędzy i dokumentów, mówi policjant, a ja mam wrażenie, jakby z telefonu wychodziły grube, brudne palce i wpychały mi się do uszu. Uberze, patrząc przez okno, zaczynam rozumieć, że jestem zatrzaśnięta w jednej i tej samej nocy trwającej w nieskończoność, w jakiejś resztce uszkodzonego snu, co nie może istnieć naprawdę. Wszyscy zginęliśmy. Świat się skończył. Zostały resztki dryfującej w nicości ogromnej czasoprzestrzeni. Wyrywa mnie z tego stanu utwór techno z ukraińskim wokalem, który nagle wypełnia wnętrze samochodu. Kierowca przeprasza, ścisza, a ja w głębi ducha jestem mu wdzięczna, że ściągnął mnie z powrotem na ziemię. Chciałabym mieć kogoś silnego, kto będzie za mną stać i złapie mnie znów, gdy stracę równowagę, ale nie puszczam ofert w świat, nie przeprowadzam castingu. Tinder to dla mnie generator losowy, generator dziwacznych zdarzeń kończących się drobnym wstydem i poczuciem straty czasu. Niby nie jestem stara, jednak we własnej głowie mam co najmniej 60 lat. Czasami sprawdzam przed lustrem, czy nie ruszają mi się zęby. Myślę o tym, że psuje mi się wzrok. Myślę o tym, że parę razy codziennie gubię coś, co przed chwilą miałam w ręku. Po kilku godzinach Dario zapukał do drzwi i wręczył mi naręcze ubrań, po czym kazał iść do łazienki. Przymierzałam każdy z tych tandetnych ciuchów, ale nic nie pasowało. Wtedy zadzwonił do kogoś, dał mi go do telefonu. Musiałam podać swoje wymiary jakiejś osobie ledwo mówiącej po polsku. Następnie zamknęłam się od środka, napuściłam wody do ogromnej wanny, położyłam się. Ból powoli odpuszczał. Nowe ciuchy dotarły po kolejnych 2 godzinach. Rajstopy, szpilki i czarna koronkowa sukienka, potwornie ciasna, rodem z lat 90., cała z poliestrowej siateczki. Paskudna sukienka żony z Pruszkowa, opinająca biodra uda cycki. Tandetny kostium. Dario cmoknął na mój widok, kazał mi się umalować. Stał ze mną w łazience i pokazywał, jak mam zrobić sobie rzęsy, jak przypudrować policzki. Zmieniał we mnie jakąś znaną sobie kobietę sprzed kilkudziesięciu lat, kelnerkę albo stripteaserkę. Zgruchotaną masz tę buziunkę, powiedział, przejeżdżając palcem po miejscu, w którym czułam pęknięcie, złoty wzrost. Jego palec był jak nóż. Otwierał pęknięcia z powrotem. Gdy położył mi na policzku całą dłoń, strąciłam ją gwałtownie. Skarbeńku, skarbuśny, w ogóle nie o to chodzi. Czemu ty jeszcze mnie nie zabiłeś? Zapytałam. Chciałam to usłyszeć. Chciałam wiedzieć, dlaczego czekam. Bo jesteś jedynym, co mi po nim zostało. I on by tego chciał. Być obojętna, powtarzałam sobie. Być spokojna. Wierzyć w maleńkie światełko. Możesz być moją żoneczką, a ja będę twoim malinowym królem. Wtedy zrozumiałam, że naprawdę to łyknął, tę gadkę, że Jacek by tego chciał. Tak jakby naprawdę za nim tęsknił, naprawdę go kochał. Poza tym, czemu mam cię krzywdzić, pokrzywko piekąca? Ty mnie nie skrzywdziłaś. Ty skrzywdziłaś moją miłość czyimiś rękami. Ja musiałbym zrobić to samo. Skrzywdzić twoją miłość jakimiś cudzymi rękami. Jak najbrudniejszymi, co nie? Człowiek o nazwisku Karaś we wstrętnej i zimnej oborze. Skalpele, planiki, beczki. Nadzieja, że Ewelina będzie w teatrze, pielęgnowałam ją jak kruchego, małego ptaka. Trzymałam go w dłoniach i chuchałam w niego, by przeżył. Teraz Dario kłóci się z innymi. Rozmawiają cicho, zmęczyli się krzykami.
Karaś, dwóch rosłych typów o wschodniej urodzie i młody chłopak, niski, barczysty. Naprzeciw nich Dario w garniturze, co chwila rozkładając szeroko ręce. Jednego z tych mężczyzn widziałam w starym mieszkaniu Kurtki. Przedstawił mi się jako pierwsza osoba tutaj. Wyciągnął dłoń i powiedział, że nazywa się Umar. Najwidoczniej chciał dać mi do zrozumienia, że on jeden jest tutaj ludzki. Próbują wyperswadować Dariowi wyjście. Twierdzą, że coś, co planowali, umarło razem z Jackiem. Chcą wrócić do tego, by było przedtem, cokolwiek to było. Tłumaczą, że będzie tam pełno policji. Wspominają o tej uprowadzonej dziewczynce. Mają rację. On odpowiada im zdaniami, z którymi trudno dyskutować, bo nie mają sensu. Składają się z niepasujących do siebie słów. Brzmi jak zepsuty program komputerowy. Podchodzi do mnie. Wskazuje na mnie dłonią. Zobaczcie, jak się odpierdoliła. Mamy tam nie iść? I mamy nie poznać prezydenta Warszawy? Ja chcę zobaczyć, jak to się robi. Ja chcę być nowym prezydentem Warszawy. Mamusia mówiła, spełniaj marzeniu, Dareczku. Marzenia, Dareczku. Ty jesteś królem Warszawy, Karaś odpowiada mu zrezygnowanym głosem. Zatacza koło ręką w powietrzu, próbując mu pokazać, że mieszkanie, które zajmuje, jest przecież tego dowodem. Jest jego pałacem. Panika bije od nich jasną łuną. Daria w ogóle to nie obchodzi. Mówi im, żeby wrócili na wieś, żeby tam na nas poczekali. Na nas, podkreśla. Czyli chce zabrać mnie tam z powrotem. Wypowiada zdania, które udają racjonalne podejście. Ściągnie jakiegoś magika, który dostanie się do komputerów. Oni desperacko chwytają się tych zdań, potrzebują ich, aby stąd wyjść, a on im je daje. On naprawdę wszystko oparł na Jacku. Myślę, że wystarczy. Myślę, że znacie tę książkę bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Dzięki za zaproszenie. Szanowni Państwo, bycie prowadzącym tego typu spotkań to jest w zasadzie sama przyjemność, bo powinienem teraz wejść i powiedzieć wielkie brawa, ale Państwo już nagrodziliście naszą aktorkę i gościa specjalnego gromkimi brawami. Bardzo serdecznie dziękuję. Marta Malikowska, raz jeszcze wielkie brawa. Gdybyście Państwo mieli wątpliwości, tak, na scenie pojawił się Jakub Żulczyk, wielkie brawa! Myślę, że zamienimy ci mikrofon, wiesz? Będzie łatwiej nam z mikrofonem, który działa w rzeczy samej. Moi drodzy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Bardzo miło mi, że tu jesteście. Moi drodzy, w imieniu wydawnictwa Świat Książki i Teatru Galerii Studio bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście razem z nami. Tak jak mówiłem na samym początku, również kieruję te słowa do wszystkich Was, Szanowni Państwo, którzy oglądacie nas teraz na oficjalnym kanale Jakuba Żulczyka, na telefonie, na telewizorze, na tablecie, na laptopie, na komputerze. Gdzie jeszcze można oglądać takie rzeczy? Nie wiem, na liczydle, na pralce. No i właśnie. Na lodówce. I tym optymistycznym akcentem witamy Państwa i zaczynamy. Zacznijmy, no. O Jezu, ta kanapa niżej niż sądziłem. Oczywiście opowiadałem już Państwu, zrobiłem takie wprowadzenie bardzo ładne przed wejściem Marty i poinformowałem Państwa, że jest to finałowe spotkanie podczas całej trasy promocyjnej, bo zjechałeś trochę kraju. Tak, kawałek, parę miast. Wydaje mi się, że w przyszłym roku będę w paru innych miastach, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale na ten rok jesteśmy tutaj, w pięknym mieście Warszawa. No właśnie i nie bez powodu kończymy właśnie tutaj. Zapowiedziałem takie trochę The Greatest Hits, taki czas podsumowań. Będę chciał cię zapytać o trasę, ale pojawił się inny temat, od którego powinniśmy zacząć. Tak. Ponieważ, uwaga, szanowni państwo, pan jeszcze premier... Stało się dzisiaj coś niesamowitego. Tak, pan jeszcze premier, Mateusz Morawiecki, prowadzi podcast. To tak, prawda? To samo w sobie jest bardzo ciekawe. I on podczas ostatniego odcinka... wspomniał o niejakim, Państwo możecie kojarzyć, Jakubie Żulczyku. I zastanawiam się, Kuba, czy ty mógłbyś nam opowiedzieć w kilku słowach... Znaczy, mi to zrelacjonowano, bo ja też nie słuchałem. No bo wiesz, jesteś ulubionym autorem dwóch premierów. Mamy dwóch premierów teraz, można tak powiedzieć, w Polsce i obu jestem ulubionym autorem.
premier Morawiecki powiedział coś w rodzaju takiego, że nie ma co rozmawiać o Żulczyku jako o politycznym hejterze, ale Żulczyk pisarz to zupełnie inna sprawa. Coś takiego powiedział. Ktoś z Państwa się spodziewał? Ja się nie spodziewałem hiszpańskiej inkwizycji. Ale ta nadeszła. Można, jest bardzo dużo w ogóle ciekawych i złośliwych rzeczy, które można na to odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że kultura osobista nakazuje po prostu powiedzieć dziękuję, miło mi i tak puścić to w eter, wiesz. I to chyba bardzo fajne, bo jesteśmy właśnie w eterze. Tak, bo jesteśmy właśnie w eterze. Słuchaj, trasa... W Warszawie i w eterze. Dokładnie. Trasa promocyjna, kilka dużych miast, masa spotkań, masa wywiadów. Chyba nie będziesz ukrywał, że to jeden z najbardziej intensywnych takich czasów w tym roku dla ciebie. I zastanawiam się, czy podczas tych wszystkich spotkań, tych wszystkich konfrontacji z ludźmi, czy nie padło jakieś pytanie, na które na przykład chciałbyś chętnie odpowiedzieć. Czy jest jakaś sfera, jakaś taka płaszczyzna w dawno temu w Warszawie i w tym wszystkim, co się dzieje teraz, o którą ty nie zostałeś zapytany. Zaskoczyłeś mnie teraz strasznie, nie mam zielonego pojęcia. Ja nie jestem osobą taką w ogóle, która ma taką... Ludzie, którzy na przykład pracują w telewizji zawodowo, mają coś takiego, że jakby potrafią być kompletnie rozsypani, ale nagle pojawia się akcja, że jest kamera i oni w ogóle łapią taki wyprost i mają prezencję. Ja kompletnie nie jestem taką osobą. Dlatego być może wszelkie jakby próby, a nie było ich tak znowu dużo, prowadzenia czegoś w moim wydaniu, nie licząc podcastu, co ćpać po odwyku, okazywały się dosyć takie nietrafione. Więc ja po prostu nie jestem w stanie ukryć teraz faktu, że ja się trochę czuję po tym wszystkim jak koń po westernie. Ale też mam coś takiego w sobie bardzo dużo... Napisałem jakiś taki wpis na Facebooku parę dni temu, może trochę zbyt łzawy, ale jednak taki podsumowujący to wszystko, że kurczę, no to chyba najfajniejsza rzecz, którą można dostać, to przeżyć jako twórca, to zrobić coś, co obchodzi ludzi, nie? Coś, co sprawia, że ludzie są nawet nie tyle zainteresowani, co jakoś, nie wiem... Czy identyfikują się z czymś, co robisz? W sensie jakby potrafią to przełożyć na jakieś własne życie, własne doświadczenie, nie? No i mnie coś takiego chyba, sądząc po spotkaniach z ludźmi, zarówno online, jak i takich spotkaniach na żywo, mnie coś takiego dotyka. Jest to, wiesz, bardzo takie miłe, znaczy miłe, no takie nawet przejmujące, można powiedzieć. Ja też po prostu strasznie dużo rzeczy wypuściłem w tym roku, nie? Znaczy wypuściłem, to rzeczy nie są w ogóle tylko jakby jakimiś moimi sprawami, no. Jakby ukazał się serial Warszawianka, którego ja byłem scenarzystą po raz pierwszy, jakby taki mam soul samotny, taki, jestem sam podpisany pod scenariuszem, chociaż oczywiście, że to była praca zespołowa. Potem się ukazała książka dawno temu w Warszawie, teraz jest serial Informacja Zwrotna na podstawie mojej przedostatniej książki, także no jest tego bardzo, bardzo, to jest bardzo dużo jak na jeden rok, a nawet pół roku, bo Warszawianka, z tego co dobrze pamiętam, była w czerwcu albo w lipcu była ta premiera, w czerwcu chyba, no. Kilka lat temu odnosiliśmy się do komentarzy i to też jest dostępne również na twoim kanale na YouTubie. Kanał się nazywa Jakub Żulczyk, to właśnie z niego teraz nadajemy. Odnosiliśmy się do krytycznych głosów dotyczących bardzo kontrowersyjnej powieści, którą napisałeś pod tytułem Czarne Słońce. Czarne Słońce, tak. Ostatnio widziałem ten film. Strasznie na nim wyglądam. Trochę schudłem od tamtego czasu i bardzo się cieszę. Chciałem powiedzieć, że ja zawsze wyglądam źle. Znaczy dobra, wyglądam nie, na nim nie tak jowialnie, no. Tak, słuchaj, chciałem cię zapytać o te właśnie opinie, bo nie da się ukryć, że dawno temu w Warszawie, ja tak kontekstowo tłumaczę, wprowadzam państwa w pewne pytania, nie da się ukryć, że dawno temu w Warszawie spotkało się po pierwsze z niesamowitym odzewem komercyjnym. Jest to chyba prawdopodobnie jedna z największych przedsprzedaży w historii wydawnictwa Świat Książki, ale również nie da się ukryć, nie da się zaprzeczyć, że czytelnikom bardzo spodobał się ten powrót do świata, który stworzyłeś. I zastanawiam się, czy w jakim stopniu cię to zaskoczyło, albo czy
Ty śledzisz recenzje? Badasz, co ludzie piszą na temat powrotu Jacka Paziny? Tak, do pewnego momentu, no, bo zawsze jak coś się ukazuje, to ja na początku jestem dosyć taki tym przejęty i zaczynam, wiesz, jakby... Może nawet niepotrzebnie czytać niektóre rzeczy, czy śledzić, czy przejmować się jakimiś tam opiniami i sytuacjami. Wydaje mi się, że to nie tylko ja tak robię, ale to może ja tylko się też pocieszam w ten sposób. Natomiast odbiór tej książki rzeczywiście jest fantastyczny, no, tylko że też jakby odbiór jakby moich rzeczy, to już nieważne, czy to są książki, czy to są jakby, wiesz, te produkcje, przy których ja pracuję, tam telewizyjne, czy filmowe, czy streamingowe, tak można je nazwać, to ja zawsze zauważam, że to jest przede wszystkim dosyć rozwleczone w czasie i jakby, że to się zmienia też w czasie często, że te i te reakcje często są różne i nawet zauważam, że nawet jest taka, powiedzmy, taka ogólna opinia, ona w trakcie się zmienia, ale może kto inny powinien tak naprawdę to analizować, natomiast ja jestem świadom tego, że rzeczy, które robię, one długo żyją. Zaskakująco długo. I to nie jest. To jest kolejna rzecz, która bardzo, bardzo mnie cieszy, bo wszystko dzisiaj jest jednak tematem na najwyżej na parę dni. A my jednak jesteśmy dzisiaj na premierze książki, która już się ukazała no, kawał czasu temu. Jednak ta książka ukazała się 5 tygodni temu, ponad miesiąc. Nie? I ludzie cały czas o niej dyskutują, cały czas jest w topkach. Używając takiej nomenklatury branżowej, rzeczywiście te twoje rzeczy dostają nóg. Tak się chyba mówi, spotkałeś się z tym? Jeżdżą z tą książką na wakacje, co na przykład jest dla mnie dosyć dużym komplementem, bo ja bym na przykład takiej książki nie spakował na wakacje. Jakby szkoda by mi było jednak tego pół kilograma w walizce dostępnego bagażu. Ale znaczy może na Kindle bym ją wziął, nie? Także tym bardziej jakby szanuję to, że po prostu ludziom się chce, nie? Jakby obcować, wiesz, z tym, co robię, nawet jeśli to się wiąże z różnymi tam nieprzyjemnościami, typu, że pani na lotnisku się, wiesz, na czekinie trochę zmarszczy, nie? Że 21,5 kilograma, a miało być 20, to nowy żulczyk, a rozumiem. To puszczamy. Może powinniśmy taką reklamę nakręcić. Wiesz, zapytałem cię o odzew i wspomniałem, chciałem właśnie państwa wprowadzić w tą sprzedaż i w ten taki bardzo pozytywny odbiór, bo chciałem cię zapytać, czy poczułeś ulgę, że to nie jest zbyt krępujące pytanie. Poczułeś ulgę, kiedy dawno temu w Warszawie trafiło w końcu na półki, kiedy ten odzew jeszcze na poziomie preorderu przed sprzedaży był taki wspaniały, czy wiesz... Jakby to jest bardzo bezpośrednie pytanie. Nie wiem, czy ktokolwiek zapytał cię bezpośrednio aż tak bardzo właśnie o premierę tej nowej książki, ale chciałbym wiedzieć. Chyba za wcześnie jeszcze jest na to, żebym ja poczuł ulgę, tak jak ja ją rozumiem. Bo dla mnie ulga to jest chyba wtedy, kiedy ja przestanę o tym myśleć. I to jakby pójdzie tak w przeszłość. I to się po prostu stanie taką, no po prostu moja kolejna książka. I jakby ten proces się zakończy. Ale ja wiem, że ten proces jeszcze będzie długo trwał. I ze względu na różne rzeczy. Także ta ulga, ale oczywiście taka pierwsza taka radość to jest już poza mną. No, to naprawdę jest fantastyczne, że ta książka tak bardzo obeszła tak bardzo wiele osób. Jest to jakaś niesamowita sprawa. I mógłbym iść dalej, jeszcze mówić dalej, że ja tak 10 lat temu, gdybyś mnie zapytał coś tam, że ja się nigdy nie spodziewałem i tak dalej. Nie wiem, czy jest sens jakby prowadzić dalej ten monolog, bo też nie umiem chyba go zrobić wiarygodnie, a powinienem się, nie wiem, rozpłakać. Wiesz co, nie zapytałbym cię nigdy o to, czy się spodziewałeś i tak dalej. Bardziej chodzi mi o ulgę, bo wiem, jak dużo pracy włożyłeś w tą książkę. Obserwujemy cię my, twoi czytelnicy, osoby, które śledzą to, co robisz. Obserwujemy cię, jesteś aktywny w mediach społecznościowych, więc nawet biorąc pod uwagę ten wpis, o którym wspomniałeś, który stanowił pewnego rodzaju podsumowanie, po prostu poczułem wtedy, czytając go, kiedy odniosłeś się do swojego debiutu, pierwszej książki, że właściwą rzeczą byłoby zapytać, czy poczułeś ulgę. Ale biorąc pod uwagę... bo zostawiamy ten temat, biorąc pod uwagę, że jest to wyjątkowe spotkanie, chociażby dlatego, że jest podsumowaniem trasy i pewnego rodzaju zamknięciem, to ja muszę cię zapytać na potrzeby tej transmisji i tego, że ten materiał wideo będzie jeszcze długo, długo żył. Dlaczego w końcu zdecydowałeś się napisać kontynuację Ślepnąc od świateł? Biorąc pod uwagę, że ruchy, które wykonałeś jako pisarz, jako autor,
po tym ogromnym sukcesie, który spotkał zarówno ekranizację serialową w reżyserii Krzyśka Skoniecznego, jak i samą książkę, te ruchy, które wykonałeś, nie były oczywiste. Nie poszedłeś na łatwiznę, nie napisałeś Ślepnąc od świateł 2. Sięgnąłeś po zupełnie inne rejony i dałeś nam po prostu żulczykowy łomot. I zastanawiam się, dlaczego podjąłeś decyzję, żeby jednak wrócić. Co się wydarzyło? Wydarzyło dla się pieniędzy. Dla pieniążków. Pieniądze się skończyły. For money. Nie no, dużo czynników. Wydaje mi się, że takim ważnym momentem był taki, była taka świadomość, taka pobudka, wiesz, w pewnym momencie, że, bo w 2018 roku, kiedy wyszedł ten serial, no to on się stał, jak wszyscy wiemy, wielkim w ogóle jakby fenomenem. I no też włożyłem w to swoje 5 albo nawet 10 groszy, bo oprócz tam pisania pierwszego wzoru literackiego napisałem też z Krzyśkiem Skoniecznym ten do niego scenariusz, który chyba powstawał dłużej niż książka tak naprawdę. To po prostu chodzi o to, że scenariusze czasami powstają dłużej niż książki. No i w 2000, okej, serial odniósł ogromny sukces, ale minęły 2 lata, ponad 2,5 roku i to był chyba właśnie mniej więcej taki czas, w którym dzieje się gro tej nowej powieści, czyli ta druga fala COVID-a, druga połowa 2020 roku. I ja wtedy zorientowałem się jakoś tak przeglądając internet, co zdecydowanie robię tego w życiu zbyt dużo, przeglądania internetu, że to był dalej fenomen. Na takim i poziomie memicznym jakimś, no wiadomo, tam chociażby postać Daria stała się takim wielkim generatorem memów wszelakich. Potem, jak będę miał chwilę, to mogę powiedzieć o swoim ulubionym, który najbardziej mnie rozśmieszył, ale on nie śmieszy chyba nikogo innego poza mną. Ale zrozumiałem i cały czas ja dostawałem wiadomości, tak, na priv, czy tam w komentarze, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie i to były takie, oprócz tego, czy powstanie drugi sezon serialu, to, bo to, co na razie w ogóle odsuńmy, to były pytania takie, o co się dalej w ogóle stało, czyli on wsiadł do tego samolotu, czy on nie wsiadł do tego samolotu, a ten Dario to był prawdziwy, czy on nie był prawdziwy, co było dla mnie na przykład takie bardzo zaskakujące w ogóle, że komuś poszło w tę stronę, że Dario był nieprawdziwy, bo owszem, myśmy dali na końcu taką w scenariuszu takie zdanie, którego nie było w książce, że ten bohater mówi tam przez telefon, ty nie istniejesz, ale... No nieważne, w każdym razie był taki moment, w którym ja zrozumiałem, że jestem jedyną osobą, od której to zależy. Nawet nie, że jedyną osobą, która może to zrobić, tylko że ode mnie to zależy. Poczułem taką w ogóle sprawczość, poczułem się takim demiurgiem, że jest jakaś tam ogromna taka w ogóle sytuacja w Polsce, jakaś taka popkulturowa, nazwijmy to, którą jest Ślepnąc od świateł, książka i serial, i że tylko ode mnie jednego zależy, co dalej się z tym stanie. I nagle, jako dla gościa, który całe życie wymyślał historię jeszcze od małego, stało się to czymś niebywale ekscytującym. A jeszcze bardziej to się stało ekscytujące, kiedy zrozumiałem, że to będzie potwornie trudne, bo ja nie umiem napisać kontynuacji. Napisałem kiedyś kontynuację, napisałem taką książkę dla młodzieży fantastyczną z Morojewo i potem napisałem drugą taką część Świątynia, ale ja te dwie książki trochę pisałem jako jedną, bo takie było wtedy zlecenie od wydawcy, a tu była kwestia napisania, wiesz, sequelu i kurczę... W ogóle powrotu takiego emocjonalnego do czegoś, co ja zrobiłem już parę ładnych lat temu. Czyli jakby nagle zaczynasz to pisać i chodzi o to, żeby ci bohaterowie dalej byli tymi samymi bohaterami, ale jednak jakiś czas później się to okazało dla mnie wyzwaniem pisarskim. Są autorzy, którzy to mają totalnie obcykane, bo są na przykład, piszą serię, wiesz, i czują się w tym jak ryba w wodzie. Natomiast ja nigdy tego nie robiłem. I to było na przykład wyzwanie totalne. A z drugiej strony, i to jeszcze zrobić tę książkę tak, jak ja sobie ją wymyśliłem. Oczywiście wymyśliłem sobie ją w jakiś taki szalony sposób, ale też jakby spiąć ją z tą pierwszą częścią, żeby to jednak była kontynuacja, żeby to organicznie z siebie wychodziło. No i te wyzwania strasznie mnie podekscytowały, że ja po prostu chcę tego spróbować. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy miałeś taki moment w trakcie pracy, w którym zacząłeś odkrywać Ślepnąc od świateł na nowo? Wróciłeś do scenariuszy, które pisałeś z Krzysztofem? Zacząłeś oglądać serial? Przejrzałeś książkę? Do scenariuszy to już nie miało trochę sensu. Po prostu serial sobie obejrzałem jeszcze raz i przeczytałem książkę. Tak, ale też nie czytałem jej na takiej zasadzie, że tam
bo mi się to trochę wydaje, jak to mawia młodzież, cringe'owe, nie? Że bierzesz swoją książkę i się kładziesz. I... Dlatego poprosiliśmy Martę Malikowską. Wiesz, także ja ją tak czytałem trochę inaczej, wiesz? Ja ją czytałem z pliku w komputerze, którym jakby wyszukiwałem konkretnych po prostu rzeczy i czytałem konkretne fragmenty tekstu. No i w ten sposób to przeczytałem ze dwa razy, pisząc tę nową książkę. Ale nie było tak, że usiadłem ją jak czytelnik i przeczytałem od deski do deski, chociaż może, nie wiem, może powinienem to zrobić. Ale czytałem ją po prostu tak cały czas na bieżąco, pisząc tę nową rzecz. I to było takie... Ale to było czytanie pod bardzo takim konkretnym kątem właśnie, nie? A przede wszystkim, żeby tego bohatera... No najtrudniejsze było, no bo masz w książce teraz trzech narratorów. Masz Jacka, czyli Kubę w serialu, masz Pazinę, Pazina jest teraz pierwszą osobową narratorką, no i masz tego trzeciego bohatera, nowego Kurtkę, ale to tam, wiadomo, on jest zupełnie nową postacią, więc to była taka najbardziej lekkie, jakieś tam wesołe i fajne do wymyślania. Ale największy problem był z tym Jackiem, nie? Jak opowiedzieć tego gościa, że to jest wciąż ten sam facet, ale minęło parę lat i on żyje w konsekwencji w ogóle czegoś, co zrobił wtedy, więc on jest trochę innym człowiekiem, nie? Bo on staje się innym człowiekiem pod koniec w ogóle tej pierwszej części. Ja tak zawsze to rozumiałem. I teraz ja muszę tego nowego człowieka opowiadać. I to było takie trudne. No, ja tę część taką w książce, chyba drugą, kiedy on jest tam... Część może... Kto z Państwa czytał? Bo ja nie wiem, ile ja mogę spoilerować, odpowiadając na te pytania. Dużo, ale nie znowu tak dużo. Okej. Okay. Ta część, powiedzmy, druga, czyli pierwsza jego w książce, no to powiedzmy była napisana tam, po prostu wywalona do kosza i napisana jeszcze raz na przykład na jakimś tam etapie, nie? Właśnie byłem bardzo ciekaw, czy zrewidowałeś swoje pomysły, bo słyszałem wielokrotnie pytania z publiczności. Spokojnie, dzisiaj ich nie będzie. No niestety, słyszałem, nie ma dzisiaj pytań z publiczności. Wielokrotnie pytania z publiczności podczas spotkań. Musimy być fair w stosunku do tych, co na YouTubie oglądają, bo oni nie mogą na przykład zadać pytań. Słyszałem wielokrotnie pytania na spotkaniach różnorakich od czytelników, od ludzi, którzy postanowili się z tobą spotkać, dotyczące twojego warsztatu i stylu pracy, co też pozwoliło mi uwierzyć, że ludzi to rzeczywiście interesuje. Interesuje ich proces tego, jak się opowiada historię, jak Jakub Żulczyk to robi. Słyszałem pytania, na które zresztą odpowiadałeś, czy piszesz codziennie i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym cię zapytać jednak strukturalnie o pewną rzecz, bo nie miałem okazji o to zapytać. Czy ty wymyślasz, i tutaj użyję takiej metafory trochę, czy ty zaczynasz kawał od wymyślenia puenty? Czy ty siadając do pisania, stawiając pierwsze zdanie, pisząc to chwytające za gardło otwarcie w dawno temu w Warszawie, czy ty wiedziałeś już, gdzie twoi bohaterowie zakończą swoją historię, gdzie ich to doprowadzi? Bo wszystko, co jest pomiędzy, wydaje mi się, można skorygować, zrewidować, jak sam powiedziałeś, ale czy ty wiedziałeś, jak ci bohaterowie się pożegnają z czytelnikami? W sensie, czy zakończenie wiedziałem, jak to się skończy na początku? Tak, czy wiedziałeś, gdzie zmierzasz od razu na samym początku? Mniej więcej, ale w bardzo taki niejasny sposób. Bo jak masz super tak dokładnie, są dwie drogi niby, tak, no, czy są dwie skrajności na tym spektrum. Jedną skrajnością jest to, że po prostu nie wiesz, co dalej będzie i piszesz tak na rympał. Mhm. I ja tak nie robię, bo trochę jest to, kurczę, takie... No, nie skończyłbym książki, którą bym tak zaczął pisać, bo jest to za trudne dla mnie, nie? Ale jest też druga skrajność i różni autorzy tak robią, że piszą książkę tak, jak się scenariusz trochę pisze. Się robi taką drabinkę albo taki treatment i potem to się wypełnia taką narracją powieściową. No to takiej książki ja też bym nie skończył, bym się zanudził na śmierć. Więc jakby jest taka, powiedzmy, trzecia droga, którą ja stosuję i którą dużo bardziej znany i lepszy pisarz ode mnie, czyli Stephen King, opisał w ten sposób, że to jest takie w swojej książce On Writing, którą polecam w ogóle każdemu, kto chce coś tam sobie popisać. Pamiętnik rzemieślnika. Po angielsku polecam tę książkę przeczytać. I też, bo ten tytuł jest trochę mniej taki jednak przaśny, On Writing, niż Pamiętnik rzemieślnika. Wiesz? Chciałem to zrobić tak, jak ty to robisz, Przemek, zawsze. Nie prowokuj mnie. I wiesz co,
On to takie odkopywaniem dinozaura to nazywa, nie? Że jesteś takim trochę archeologiem, wyobraź sobie, przyjeżdżasz na takie, czy tam nie, od dinozaurów jest kto inny. Nie, nie, mówił o... Archeolog to jest od ludzkich tych pozostałości. Ross z przyjaciół, paleontolog. Paleontolog, tak. No jesteś takim kimś, już nieważne, nie kompromitujmy się dalej. Jesteś Rossem. Jesteś Rossem z przyjaciół i przyjeżdżasz... Jesteś Rossem z przyjaciół, zaplułeś się... Brawo dla Przemka. Zapluł się. Słuchajcie, to jest duża presja dla mnie, bo obiecałem Kubie, że nie będę się wydurniał na tym spotkaniu. On mnie po prostu próbuje zagotować od dłuższej chwili, więc o mało mnie nie zabiłeś. Mam nadzieję, że będziemy wracać do tego fragmentu. Jak będziesz się dusił, to powiedz. To dobra, jesteś Rossem z przyjaciół. Jest na sali doktor, bo Przemek się dusi, ale ja jestem doktorem filozofii. Jesteś taką osobą, no i jest, wiesz, i szukasz, nie? I znajdujesz kość. Kość w jednym miejscu, kość w drugim miejscu, kość w trzecim miejscu. I żeby nie brnąć w tę metaforę, jakoś się w nią nie wczuwać za bardzo, chodzi o to, że w trakcie odkopywania tego wszystkiego najpierw sobie orientujesz się, że te kości tworzą jakąś tam jedną całość, a potem jeszcze w miarę tych prac paleontologicznych orientujesz się, że one na przykład są jakimś konkretnym rodzajem dinozaura, ale jeszcze do końca nie wiesz jakim. I to jest takie po prostu odkrywanie czegoś, co jak ja to rozumiem dobrze, co już w tobie jest, co jakoś tak w tobie się wiąże i stygnie. I trochę na tym ta praca polega. I ten model pracy jest super, bo jest ciekawy dla takiej osoby jak ja, która w ogóle ma problemy ze skupieniem się na wielu rzeczach, a zwłaszcza na swojej pracy, bo to cały czas pobudza jakby jakąś tam kreatywność i zainteresowanie i sprawia, że ja żyję w tej powieści. Natomiast też ma efekty takie, swoje oczywiście minusy, jak wszystko, typu, że jeśli moja redaktorka kochana, z którą pracuję od dwóch książek, Joanna Mika, którą tutaj strasznie serdecznie pozdrawiam i w ogóle jest ona wielkim światłem mojego życia zawodowego, to ona dostaje tekst, który podejrzewam, tylko ona przez grzeczność tego nie powie, ona dostaje tekst, który w jej mniemaniu wygląda trochę tak, jakby kot na klawiaturze usiadł, wiesz, 1000 razy. Na przykład. I z tego trzeba wyszyć cokolwiek. A wy lubicie koty? No tak, ja lubię mojego kota. Też chciałem go bardzo serdecznie pozdrowić jako istotę, która spędziła strasznie dużo czasu ze mną, kiedy pisałem tę ostatnią książkę. Jest to dobrze, okej. Okay. Jest to na pewno arcyciekawe. Zastanawiam się w takim razie, czy... Na pewno, Przemek, jest to arcyciekawe. Nie, to jest arcyciekawe, wiesz, no 1000 razy kot siadający na klawiaturze. W ogóle bardzo, bardzo te literackie porównania, bo zacząłeś jakby nawiązywać do On Writing Stephena Kinga, tłumacząc właśnie te kości i tak dalej, zauważyłem, że dzięki takim bardzo obrazowym metaforom ludzie sobie jakby łatwiej na poziomie, wiesz, prozy, beletrystyki wyobrażają pewne rzeczy. Twarz jak twaróg i tak dalej, i tak dalej. Twarz jak twaróg? Tak, biała jak twaróg, to ze Stephena Kinga, to jest On Writing. Okej, dobra, ze Stephena Kinga. Tak, i słuchaj, zastanawiam się, twarz czy... Twarz jak twaróg. To jest pytanie trochę prowokacyjne, ale biorąc pod uwagę, jak... dużo ja czasu pamiętam, poświęcasz na... Ja pamiętam w Azylu Faulknera było takie zdanie, które pamiętam do dzisiaj, że jakiś facet wyglądał, że siedział w samochodzie i wyglądał, jakby go włożyli do tego samochodu na taśmie produkcyjnej. Że jakby włożyli faceta, a dopiero potem przyspawali dach, nie? To mi się wydaje, że to jest arcydzielne, jeśli chodzi o ten typ porównań, o którym teraz mówisz. Rozpala wyobraźnię. Tak, rozpala wyobraźnię. Słuchaj, zastanawiam się, biorąc pod uwagę to, że jesteś prężnie działającym scenarzystą, czy ty wyobrażasz sobie... I ulubieńcem premierów. To pytanie może zabrzmieć trochę tendencyjnie, ale też chciałbym, żeby wybrzmiało. Czy ty sobie wyobrażasz na pewnym etapie swojej kariery zawodowej niepisanie powieści, na przykład całkowite skupienie się na scenariuszopisarstwie, nie, na serialach, odwrotnie filmach? Też chyba sobie nie wyobrażam. A w ogóle jeszcze pytam fajnie... dlatego, że te rzeczy przychodzą etapami. Wiesz, najpierw byłeś autorem, później stałeś się scenarzystą, prawdopodobnie niedługo napiszesz swój pierwszy komiks i wiesz, nie wiadomo jeszcze, co jeszcze cię czeka. Nie wiem tego, bardzo bym chciał napisać komiks, ale mi się wydaje, że ja też jestem bardzo taki, obecnie się czuję taki okrzepły w tym, co robię. I na przykład te dwie rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, czyli pisanie książek i pisanie na ekran, to ja mam teraz takie wrażenie dopiero, po tych rzeczach, które zrobiłem wszystkich, to mam takie wrażenie, że ja dopiero jakby nauczyłem się je robić. Wiesz? Akurat po 18 latach bycia publikowanym autorem mam takie po raz pierwszy w życiu wrażenie, że ja chyba coś umiem.
I to jest ciekawe, co ja mogę z tym dalej zrobić i nie wiem, czy bym teraz zaczął robić jeszcze coś innego, to na przykład miałem też próby pisania dla teatru i one nie były zbyt udane, bo to mimo, że jesteśmy teraz w pięknym teatrze, jest bardzo fajnie, to na przykład teatr nie jest do końca moim medium, w sensie nie jako widza, bo jako widz owszem, ale oczywiście, ale ja chyba trochę nie czuję takiej sytuacji, że to jest w czasie rzeczywistym, nie? I jest takie w ogóle przez to zawsze jakieś bardzo takie żywe i nieważne jak bardzo napisane i wyreżyserowane, to zawsze jednak otwarte na przypadek i na energię i tak dalej, i która jest w danym momencie. A w tym, co robię, to dopiero tak naprawdę, chociaż może się to wydawać komuś dziwne, to ja dopiero teraz zaczynam na jakiejś takiej nabierać takiej pewności, ostrożnej pewności. Dobrze. I teraz jest właściwy moment, bo nie chcę, żebyśmy zapomnieli o tym, żebyś opowiedział o swoim ulubionym memie z Dario. Świetnie. Widzisz, to są tematy, o których ja lubię rozmawiać. Mój ulubiony mem z Dariem, a miałem swego czasu zapisane ich w telefonie już tak z 200-300, jak nie lepiej, bo było ich bardzo dużo. A ja w ogóle bardzo, bardzo lubię memy, chociaż z drugiej strony strasznie żałuję, że memy wyparły dowcipy. Już nie opowiada dowcipów, tylko się pokazuje memy, nie? Mój ulubiony mem z Dariem pochodzi z takiego fanpage'a, który kiedyś namiętnie śledziłem, typowy Andrzej Szofer Zawodowy. Jest to fanpage z żartami o kierowcach, znaczy żarty o kierowcach tirów, ale robione przez kierowcę tirów. Ewidentnie jest to ktoś, kto pracuje w tym zawodzie. Czyli jest tam mnóstwo takiego w ogóle inside'u, takiego, którego ja na przykład nie rozumiem, ale tym bardziej dlatego mnie to śmieszy, jawi mi się to niesłychanie zabawnym. I było takie, bo taki mem z Dariem, no jest ten Dario w tej scenie, jak właśnie jest piorun i przychodzi Dario, no wszyscy wiedzą państwo, która scena, no poziomka, nie? Scena z poziomką. I siedzi, jest Dario z tej sceny, taki właśnie ten, i jest hasło. Kiedy kolega z pracy mówi ci, że pojechał z Giżycka, czy tam z Giżycka do Barcelony na strzała. I jest ten Dario i podpis, ty ćpunie pierdolony. jest to mój ulubiony mem z Dario. O Boże. No tak, tak, tak. Jest ich bardzo dużo. Ten też jest jednym z moich ulubionych, rzeczywiście. I akurat podsunąłeś mi teraz kolejne dobre pytanie. Mam nadzieję. Mianowicie, jak duży wpływ obsada serialu i ta ikoniczność tych bohaterów? Mówię tutaj o stoicyzmie Kamila Nożyńskiego. Mówię o tej niesamowitej wypływającej z ekranu energii Jana Frycza, o tej wrażliwości Marty Malikowskiej. Jak duży wpływ obsada serialu i to, że tak się wdrukowała w świadomość odbiorców, jak duży wpływ miało to na twoją pracę przy dawno temu w Warszawie? Nie no, kluczowy, to ja w ogóle bym kompletnie zaczął jakąś taką fikcję jakąś opowiadać, że gdybym się starał od tego zdystansować i mówić, że było inaczej i nagle tworzyć jakąś taką wizję, no, że ta powieść to jakaś jest taka czysta w ogóle przestrzeń, nieskalana i w ogóle ja o tym nie myślałem. Oczywiście, że o tym myślałem. Myślałem o tym cały czas. Pewnie gdyby nie ten serial, nie byłoby tej książki, bo ta książka też na jakimś poziomie jest pewną taką formą, no może nie polemiki, ale takiego dialogu na przykład z tym, gdzie sukces tego serialu zabrnął. Chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, ani krytyczny, ani na nic nie narzekam i tak dalej, tylko oczywiście, że ta świadomość ogromna była. Powiem ci i państwu coś więcej, coś ciekawego. No z tymi aktorami w ogóle to jest tak, przynajmniej ja tak mam, muszę się zapytać kogoś innego, kto pisze na ekran, czy też tak ma, ale podejrzewam, że tak jest, że w momencie, kiedy piszesz coś, na przykład powieść, która potem jest zaadaptowana na serial, albo piszesz scenariusz, który jest potem, wiesz, jakby adaptowany i przychodzi taki moment, że ty widzisz tych aktorów po raz, albo widzisz na przykład jakieś taśmy z castingu, ktoś ci wysyła, ale kogoś, kto już na przykład, o, to będzie ten człowiek. Albo widzisz pierwsze jakieś naczytanie, jakieś przychodzisz scenariusza, albo oglądasz jakąś tam montaż jakiś taki pierwszy czegoś. To kompletnie ci aktorzy, przynajmniej w moim przypadku, wypierają, ale to nawet kasują, tak bezwzględnie kasują te postaci, które miałem w głowie gdzieś tam wyobrażone, które miałem polepione, tych takich golemów, których sobie wyobrażałem, kiedy pisałem i wymyślałem tę historię. I oczywiście, że kiedy ja pisałem tę książkę, to ja widziałem
Kamila tu obecnego na widowni, czy widziałem Martę, czy widziałem Frycza, to absolutnie się nie dało w ogóle jakby od tego uciec, nie? Że oni już mieli w mojej głowie te twarze. Ja kompletnie nie starałem się nawet z tym walczyć, bo to było, wiesz, po prostu jakby niepotrzebne. Ja nie pamiętam, jak ja sobie wyobrażałem te postaci, czy jakiekolwiek postaci, które wymyślałem przed, wiesz, przed tym serialem. Ja nie pamiętam, jak sobie wyobrażałem, kompletnie nie pamiętam, jak ja sobie wyobrażałem Marcina Kanie teraz przed serialem Informacja Zwrotna, nie? On wygląda w mojej głowie jak Arkadiusz Jakubik, nie? I to jest, wiesz, i to jest to, no. I uwaga, tu mamy Arka Jakubika, szanowni państwo. Wydanie serialowe Informacji Zwrotnej od 15 listopada. Serial jest dostępny na Netflixie. I chciałbym cię o ten serial też zapytać. Oczywiście. I właśnie o tą pracę z Leszkiem Dawidem, ze scenarzystą. Tu akurat ja się jakoś tam szczególnie jej napracowałem, nie? Ale mogę o tym z chęcią opowiedzieć. Tak, mówię to w kontrze do tego, jak mocno byłeś zaangażowany w Ślepnąc od świateł, gdzie to był tak naprawdę tandem. I w tym przypadku, w bardzo konkretnym przypadku, a sam powiedziałeś, że w tym roku miałeś również premierę własnego solo serialu, który napisałeś, gdzie jesteś podpisany jako scenariusz Jakub Żulczyk. Zastanawiam się, jak wyglądał u ciebie ten proces taki emocjonalny, kiedy po prostu oddajesz swoje dziecko i pozwalasz, żeby ktoś inny się nim zaopiekował? Mi się to pierwszy raz przydarzyło i to było strasznie ciekawe, bo to tak, no bo ja pisałem albo robiłem takie projekty oryginalne, jak Belfer albo Warszawianka, że tam byłem współpomysłodawcą czy współscenarzystą i tak dalej. I to było takie bez, w ogóle taka właśnie praca scenarzysty bez pierwowzoru literackiego. Albo adaptowałem swoje książki, co też się zdarzyło dwa razy. Ślepnąc od świateł jestem współautorem scenariusza i tak samo w powstającym serialu Wzgórze Psów też jestem w dużej mierze współautorem scenariusza, nie? A Informacja Zwrotna to był pierwszy raz taki, kiedy to się coś takiego, jak normalni pisarze mają, że oni idą i sprzedają prawa i wiesz, jakby i ten. I to po raz pierwszy się coś takiego wydarzyło i ja się bardzo ucieszyłem, jak pierwsze mieliśmy spotkanie z producentami Łukaszem Dzięciołem i Piotrem Dzięciołem, którzy wyrazili chęć, że chcą wyprodukować taki serial dla Netflixa. I tam w ogóle nie było, i ja miałem coś takiego, bo z reguły jak dostaję takie propozycje, to od razu jest jakoś w pakiecie, żebym ja też przy tym scenariuszu pracował. Ja absolutnie nie narzekam, bo ja sobie sam to wypracowałem. Tylko wiedziałem, że w tym konkretnym przypadku, to już nawet nie chodzi o czas, zajętości i tak dalej, tylko w tym konkretnym przypadku, kiedy to jest taka trudna historia, nie, to ja po prostu nie chciałem. Ja nie chciałem, nie, jakby siedzieć i wiesz, jeszcze w tej historii rok na przykład, bo to tyle byłoby wymagane ode mnie, nie? I kiedy powiedzieli Łukasz i Piotr, że tu jest scenarzysta, Kacper Wysocki, świetny scenarzysta, który to zaadaptuje, to ja w ogóle byłem super. To w ogóle wszystko jakoś tak się fajnie złożyło. Bo i potem była taka sytuacja, że owszem, no ja nie byłem filmowcem jakby w tym przypadku tego projektu, ale oczywiście gdzieś tam jakieś, no nie wiem, no miałem spotkania z Arkiem, z Leszkiem Dawidem, z reżyserem, z Kacprem, dużo miałem rozmów jakby takich. Tylko to były takie rozmowy, to był inny rodzaj rozmowy, nie? To nie był taki rozmowy, choć wymyślmy coś razem, napiszmy coś razem, to nie była praca, tylko to był taki bardziej, czy ja, on mi się pytał, czy ja coś dobrze sobie wyobrażam, czy ja tu jestem czegoś pewien. Ale pewne rozwiązania na przykład, które oni tam wprowadzili, których ja na przykład bym zrobił inaczej. I to nie jest w ogóle, żeby było jasne, o moim niezadowoleniu, bo jest w ogóle super, tylko na przykład oni podjęli jakieś takie decyzje, i pewnie gdybym ja był dopuszczony do tego procesu, to pewnie bym im znając siebie zaczął przeszkadzać. I dobrze, że nie byłem dopuszczony. I wiesz, ale to był trochę inny rodzaj pracy, tylko widzisz, mnie ta praca cała na ekran, którą od wielu lat już chyba ponad 10 uprawiam z ogromną taką w ogóle radością, nauczyła czegoś takiego w ogóle bardzo ważnej rzeczy dla autora. Czyli taką, że mój tekst nawet w jakiejś takiej ostatecznej formie, każdy tekst, czy to jest powieść, czy to jest jakaś proza, czy to jest scenariusz, czy cokolwiek, ten tekst to nie jest, wiesz, Koran, nie? Że tam nie można krzaczka zmienić. Tylko to jest coś, co cały czas jest jakimś surowcem, jakąś materią, to jest w procesie, to można zmienić, tego można użyć, to jest żywe, to ma żyć. I ja nie miałem takiego podejścia, oni widziałem u nich bardzo dużą ulgę w ich oczach, rozmawiając z nimi,
że ja, jako człowiek, który właśnie ma bardzo duże takie doświadczenie już w pracy na ekran, że nie ma ze mną tej takiej rozmowy, która mogłaby ze mną być i która czasami się zdarza, pod tytułem, że tutaj wy musicie, nie rozbierajcie tej pięknej świątyni mojej powieści. Wiesz, ja w ogóle jakby... Przestańcie krzywdzić moje dziecko. Ja miałem coś takiego, zróbcie po prostu fajny serial, no. Ja jestem gotów na wszystko, już robiłem wszystko. Ja zmieniłem w mojej najbardziej popularnej książce podczas ekranizacji imię głównego bohatera. No dobra, nie ja, ale to już przerobiłem, ale już to przerabiałem, wiesz, przerabiałem różne rzeczy, no. Ale czy ty wypracowałeś sobie w swojej własnej głowie, w swoim własnym umyśle, jakby dorosłeś do tego, żeby po prostu oddać informację zwrotną i pozwolić na to, nie wtrącać się, odciąć się od tego, pozwolić, żeby zrobić to po swojemu? Ale, czy przyszło ci to z łatwością, czy jednak miałeś jakiś proces myślowy w stylu... Twoje pytanie zakłada, że to musiał być dla mnie jakiś proces, a ja w ogóle nie był dla mnie. Ja byłem super jakby zajarany, że powstaje ten serial i jakby po prostu wszystkich pobłogosławiłem, jak w ogóle ta królowa na baterię i powiedziałem, słuchajcie, jakby... Tylko wiesz, ja poprzez proces nie wyobrażam sobie tego, wiesz, mema z Narcos, gdzie facet stoi przed pustym basenem, stoi w oknie i czeka na coś i się nad czymś zastanawia. Procesem wydawniczym jest tak naprawdę i całym tym procesem podejmowania decyzji jest moment, w którym Monika Regulska z Syndykatu Autorów kontaktuje agentka się... Agentka moja kochana, agentka, chyba tak, jest, na, kontaktuje nadzieję, że się, jest. Kontaktuje się z producentami i macie w ogóle też zespół ludzi odpowiedzialny za to i na każdym etapie pojawia się później to nazwisko reżysera, ta propozycja castingu, ta propozycja reżysera, to jest ten proces, który miałem na myśli. I czy ty naprawdę po prostu odpuściłeś, bo Arek Jakubik, moim zdaniem, stworzył równie ikoniczną postać jak obsada ze Ślepnąc od świateł. No nie da się ukryć, że ten serial jest naprawdę, naprawdę dobry. Nie, bo to jeszcze raz, ja byłem w zupełnie nową funkcję wszedłem, Przemek. Ja wszedłem w funkcję autora, którego książka jest adaptowana i to jest coś trochę innego. I jakby ja byłem w ogóle dopuszczony do różnych rzeczy. Zobaczyłem jakąś pierwszą układkę tego serialu, były jakieś spotkania, były rozmowy. Ja byłem częścią tego, byłem absolutnie niepominięty. Ja czuję, że to jest jakby też mój serial, jakby wiesz, jakby ja sobie go, jakby, czy to się komuś, czy podoba, czy nie, ja go sobie dopisuję z wielką w ogóle jakby chęcią i w ogóle rozkoszą do mojego, że tak powiem, CV, czy tam track record, czy jak to nazwać. Ale to jest inna funkcja, bo na sali jest też również Iza Łopuch, tak, która produkowała Ślepnąc od świateł, warszawiankę, z którą teraz robimy Wzgórze psów i z którą mamy takie w ogóle najważniejsze dla mnie takie w ogóle partnerstwo kreatywne w tym momencie i z którą zawsze robimy razem te rzeczy na ekran. I w momencie, kiedy my razem pracujemy, to w ogóle to jest o zupełnie innej mojej funkcji i o zupełnie innym moim jakby w ogóle dopuszczeniu do tej materii, bo w tych naszych wspólnych projektach ja też jakby jestem tym filmowcem, współautorem scenariusza, w ogóle jakimś tam tutaj jakby bardzo ważną osobą w kreacji i tak dalej. A tutaj była trochę inna rola przy tej informacji zwrotnej, nie? Tu nagle musiałem jakby stać się trochę kimś innym niż normalnie jestem, ale tak jak powiedziałem wcześniej, wszedłem w to kompletnie, jak to mawiają wykonawcy muzyki hip-hopowej, na miękko i kompletnie nie miałem z tym, wiesz, w ogóle jakby żadnego problemu. Ja bardzo się cieszyłem, że to właśnie tak wygląda, bo jeszcze raz, ta książka była dla mnie jednak, jej pisanie było dosyć trudne, jej pisanie było takim procesem, takim no... Kurczę, chyba z tych wszystkich dotychczasowych to takim, tak, no, ja nie lubię się egzaltować tym, że to pisanie tych książek czy czegoś w ogóle jest jakimś takim tam procesem, że o Jezu, nie wiadomo jakim, ale było to, były tam trudne chwile i byłem strasznie w ogóle zadowolony z tego, że to tak wygląda. Jak bardzo, bo informacja zwrotna w pewnym sensie to jest... Tak samo warszawska opowieść jak Ślepnąc od świateł i Dawno temu w Warszawie. To jest trochę taka Warszawa Kuby Żulczyka. I oczywiście zapytam... Żulczyk wers. Ludzie tak to określają, naprawdę. Jakby tam są, wiesz, dopatrują się połączeń tak samo jak w tym jednym zdaniu, które było dopisane do serialu Ty nie istniejesz. Tam się ludzie dopatrują wielu, wielu fajnych rzeczy i ja im się absolutnie nie dziwię. Ale chciałbym cię zapytać o Warszawę. Zarówno tą twoją Warszawę podziemną, Warszawę, która jest gdzieś pod tą, wiesz, pierwszą tkanką gdzieś tam skryta, bo te twoje książki są rzeczywiście
pewnego rodzaju. Bardzo lubię to określenie, że Ślepnąc do świateł jest odyseją miejską, wiesz, że to jest jakaś taka podróż i tak dalej. Chciałbym cię zapytać, jak bardzo zmieniła się Warszawa pomiędzy Ślepnąc od świateł, a dawno temu w Warszawie, jako to prawdziwe miejsce, jako miasto, w którym nie jesteśmy. Nie wiem do końca. Wiesz co, ja się chyba zmieniłem. Nie wiem, jak Warszawa się zmieniła w ogóle. Największą rzeczą, która miała największy wpływ przez ostatnie lata, przez mój stosunek do Warszawy jako do miasta, to nie było napisanie jakiejkolwiek książki, tylko zrobienie w końcu prawa jazdy, bo jak zacząłem jeździć samochodem do Warszawy, po Warszawie nagle zacząłem rozumieć po prostu, co gdzie w Warszawie jest, wiesz, o co chodzi, bo jako taka osoba dosyć mocno ADHD-owa mam też bardzo duże upośledzenie w ogóle jakby takiej orientacji w przestrzeni, w terenie. Ja nie wiem, co jest na północ, co jest na południu, co jest w lewo, co jest w prawo, ja nie mam pojęcia. Dopiero jak zacząłem jeździć samochodem po mieście i namacalnie zacząłem rozumieć, jakby co gdzie jest, nie? To miało mój największy wpływ jakby na... I zobaczyłem, że to miasto jest rzeczywiście ciągle w jakieś nieustannie rozkopane. I zrozumiałem to w końcu jako osoba, która przez ostatnie 10 lat mieszkania tutaj jeździła no albo Uberami, no ale w Uberze taka raczej jesteś wpatrzony w telefon, przynajmniej ja jestem, niestety, albo komunikacją miejską. Ja nie wiem, jak Warszawa się zmieniła, bo też, kurczę, ja o Warszawie dużo piszę, tylko ja się nie czuję autorem warszawskim, wiesz co, w takim sensie, jak autorem warszawskim był na przykład Marek Nowakowski, albo autorem warszawskim był, nie wiem, Leopold Tyrmand i tak dalej, że ja tworzę jakąś tam Warszawę, że ja po pierwsze, że to wynika z jakiejś takiej urodzenia najwcześniejszych lat spędzonych w tym mieście, co nie było moim udziałem, się nie urodziłem w Warszawie, nie wychowałem się tutaj, co nie było jakby, wiesz, też... Nie wynika to z jakiegoś takiego też patriotyzmu lokalnego, bo w ogóle takiego jakiegoś patriotyzm w ogóle pojmowany jako, że ja jakiś tam mam sztandar i nim macham, to jest w ogóle moje uczucie jakieś takie mi obce. Szanuję je, że inni ludzie je mają, ale sam jakby nigdy czegoś takiego nie miałem. Więc ta Warszawa, z racji tego, że ja tu mieszkam i zdążyłem, wydaje mi się, chyba to miasto trochę poznać z paru różnych stron, ale z drugiej strony jest wciąż w nim mnóstwo rzeczy, o których ja kompletnie nie mam zielonego pojęcia. I zarówno jakichś takich miejsc, jak i takich, nie wiem, sytuacji ludzkich, o których ja kompletnie nic nie wiem, jest to dla mnie w ogóle wciąż jakby strasznie ciekawe, ale też moim zdaniem ta Warszawa, którą ja mam w książkach, jest bardzo, czy w tych historiach, jest taką też w dużej mierze przestrzenią wyobrażoną. Nie mówię, że nieprawdziwą, tylko jakimś takim, to jest taka Warszawa w mojej głowie. I jak odbiór moich książek rzeczywiście pokazuje, że ta Warszawa w mojej głowie jest podobna na przykład do czyjejś Warszawy, w którą też ten ktoś ma w głowie, wiesz. Natomiast się nie czuję jakimś takim ani poetą miasta, ani jego kronikarzem, ani jego też z drugiej strony, broń Boże, jakimś w ogóle nie wiadomo jakim krytykiem. To też mi jest czasami zarzucane. Jak ukazał się na przykład serial Warszawianka, to pamiętam, sobie pozwolę na taką jedną, drugą po Mateuszu Morawieckim, taką może wtrętkę ad personam. Pamiętam, jak Tomasz Raczek nagrał jakiś taki na YouTubie taki krytyczny bardzo wideo esej o tym serialu. Tak. Okej, no nagrał, spoko, recenzja jak każda oczywiście. Każdy ma prawo do swojej opinii, a zwłaszcza tak wybitny i zasłużony krytyk. Ale on tam coś takiego powiedział, że ja jestem jakimś frustratem, że mnie Warszawa frustruje, że to jest coś... Że ty nienawidzisz Warszawy. Że ja nienawidzę w ogóle. No, jakby że nienawidzisz tego miasta. Powiem ci, że tak się poczułem nawet trochę urażony. Jak ja nie jestem jakimś przecież wariatem masochistycznym. Jakbym nienawidził tego miasta, to bym się dawno temu stąd wyprowadził po prostu i przeprowadził się, no nie wiem gdzie, no. Do Barcelony na strzała, no, wiesz. I ja absolutnie... Jakby, ja po prostu tu mieszkam już 15 lat. Mieszkam tu dłużej niż w jakimkolwiek innym miejscu. W moim domu rodzinnym nie mieszkałem tyle lat, ile ja mieszkam teraz w Warszawie, wiesz. Te uczucia są każdego dnia jakieś inne zupełnie, nie? I to patrzenie na to miasto jest zupełnie inne. Ale miasto na przykład się zmienia, wiesz. Ja na przykład od 8 lat wynajmujemy to samo mieszkanie. I ostatnio rozmawialiśmy o tym, że mamy zupełnie inny widok za oknem niż w momencie, jak się do niego wprowadzaliśmy. I to jest na przykład, jeśli chodzi o taką namacalną zmianę miasta, to miasto strasznie się organicznie, żywo zmienia w ogóle jakby codziennie. Kompletnie jakby
zmienia swój charakter w niesamowity sposób. Ja mam zupełnie co innego za oknem teraz, jak wyglądam, że wyglądam codziennie rano za okno, niż miałem 8 lat temu. Inną linię w ogóle, wiesz, budynków, nie? Także to miasto taka jest specyfika chyba każdego miasta, nie? Ale ja, dla mnie to jest taka, wiesz, też jest jakaś przestrzeń, którą ja mam w głowie, ja ją sobie buduję z rzeczy, które widziałem naprawdę, w których ja naprawdę byłem, które ja przeżyłem, ale to już jest taka, wiesz, jakaś tam taka wyobrażeniowa po prostu, to jest inna taka płaszczyzna. Nie wiem, czy ja to jasno o tym opowiadam, chyba w ogóle nie, ale chyba jaśniej nie potrafię. Wiesz co, twoje książki cechuje, w moim mniemaniu oczywiście, za każdym razem jakiś taki komentarz społeczny, odniesienie się do jakiejś prawdy, do czegoś, szczególnie w tym, nie chcę nazwać tego tryptykiem warszawskim, ale w szczególności w tej dylogii Ślepnąc od świateł, że to było blisko prawdy, że ludzie sięgając po książkę, pierwszą w szczególności, potrafili znaleźć punkty analogiczne do świata, który znają i rozumieją, albo który podejrzewają, że istnieje. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to w ogóle nie jest o tym, to o czym mówisz, nie? Że to w ogóle nie jest o jakiejś geografii, czy to nie jest w ogóle o jakimś takim realizmie, bo... Ale opisałeś w Ślepnąc od świateł jakby prawdziwe mechanizmy funkcjonowania na tyle, na ile było to potrzebne w kontekście opowieści. Opisałeś prawdziwie jakby funkcjonujące, realne, żeby nawiązać do Dilera Gwiazdy, jakieś rzeczy, które się wydarzyły, prawdziwe rzeczy, rozumiesz? I ta Warszawa jest miejscem dawno temu w Warszawie, ta Warszawa twoja jest innym miejscem i zastanawiam się, jest, wiesz... Świetną dźwignią, którą wykorzystałeś, była rzeczywiście ta pandemia. Wiesz, pokazanie ludzi w absolutnie jakby stresującej, ciśnieniowej sytuacji, ale zmieniły się też, a nie jestem specjalistą, narkotyki i sposoby dystrybucji. I też do tego nawiązałeś. I zastanawiałem się, pytając również o twoją Warszawę, jak ją postrzegasz, to była część odpowiedzi na pytanie, które ci zadałem, ale zastanawiałem się też, jak robiłeś research do dawna temu w Warszawie, bo ty jednak jesteś facetem, który zrobił jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce, Co ćpać po odwyku, już nie jesteś zwierzęciem klubowym, przepraszam, ale tak trochę jest. Bardzo dużo rzeczy w Ślepnąc od świateł, czy tego brudu, który był w twoich książkach, tej prawdy, która cię tak bardzo charakteryzuje w oczach tak wielu czytelników, to było namacalne, bo ty tam byłeś, rozmawiałeś z tymi ludźmi, jesteś bardzo jakby spostrzegawczy i filtrujesz te rzeczy, a dawno temu w Warszawie zrobiłeś po ogromnej przerwie. I jakby fajnie, można zażartować i powiedzieć, no zrobiłem to dla pieniędzy. Gdybyś to zrobił od razu po Ślepnąc od świateł, powiedzieliby ci dokładnie to samo. Nie byłoby żadnej różnicy. A Żulczyk to zrobił dla pieniędzy, po co robił ten kontynuację tego fajnego serialu. Zastanawiam się, żebyśmy trzymali się w ramach naszego spotkania, jak wyglądał stary research do tej książki, bo tutaj znowu walisz obuchem, poruszając oczywiście ciężkie sprawy. Odpowiem ci na to pytanie, jak skończysz zadawać pytanie. Już skończyłem. wiesz co, bo to jest, okej, okay, mogę to odpowiedzieć na to pytanie, ono jest bardzo, w ogóle ta odpowiedź jest bardzo nieseksowna, ale też jakby to pytanie, jakby coś tak, w tym pytaniu jest coś takiego, co ja rozumiem, ale co też nie jest do końca prawdziwe, czyli że to, że Ślepnąc od świateł, to była jakaś taka nie wiadomo jak bardzo przeżyta książka. Że to jest książka gościa, który to wszystko widział na własne oczy, w ogóle poznał kiedyś takiego Daria, jechał z nim tam, wiesz, Jelczem właśnie, do Barcelony na strzała i tak dalej. I spod bardzo... Przepraszam za taką monomanię. Na miękko. I że ta książka też jest z jakiegoś w ogóle niesamowitego takiego jakiegoś hardkoru, też nie do końca. Jakby coś tam słyszałem, coś mi się obiło o uszy, coś widziałem, kogoś poznałem i tak dalej, ale to też nie było tak, że ja po prostu się czołgałem, wiesz, utytłany z sadzą po jakichś nie wiadomo jakich kazamatach i też dużo w tym Ślepnąc od świateł było jakiegoś takiego w ogóle wyobrażenia. I tak samo dawno temu w Warszawie, ja oczywiście spotkałem się jakby z jakimiś ludźmi, dla części z nich są podziękowania na końcu tej książki, niektórzy tych podziękowań sobie nie życzyli, którzy mi gdzieś tam trochę zrobili, zainstalowali nowy system w tym sensie, że ja nagle tak trochę jak się mówi teraz, na niektóre rzeczy sobie posłuchałem, z czego też wziął się ten taki po części ten język kurtki, taki nowy, jakby dosyć taki przetworzony, ale też duża część z tego języka to jest taka wyobrażona, wymyślona,
bo ja wychodzę z takiego założenia, że jak chcesz oddać na przykład to, jak taką współczesną mowę, slang, jak to się kiedyś mówiło, tak jak chcesz to zrobić jeden do jednego, to zawsze kończy się to straszną porażką i trzeba raczej iść taką drogą jakby Doroty Masłowskiej, która w tym była fenomenalna, czyli po prostu trochę wymyślać tak naprawdę ten język, bazując na jakichś takich modułach zasłyszanych. Ale też gadając z różnymi ludźmi, miałem to samo, co miałem przy Ślepnąc od świateł, kiedy odbywałem podobne rozmowy, że jakby takie wiedza taka tajemna jakaś tam o ulicy, o narkotykach, o świecie przestępczym, jak co się dzieje, co się robi, co jak wygląda i tak dalej. To jest tylko takie dekorum, które nie ma znaczenia, że ważne jest to, żebyś miał jakichś takich prawdziwych ludzi w tym wszystkim, którzy przeżywają jakieś prawdziwe i uniwersalne konflikty, które tak naprawdę cały czas są takie same i wtedy to ci jakoś pójdzie autorsko, nie? I to jest, takie rozmowy mi na przykład najczęściej to przypominają, nie? Że okej, okay, no też na przykład dawno temu w Warszawie jest trochę rzeczy wymyślonych, takich pozornie wymyślonych, takich typu na przykład cała ta sytuacja z opioidami, która, wiesz, z jednej strony komuś czytałem jakieś takie komentarze, takie niby krytyczne, a że to jeden do jednego jest bez sensu, tak przepisane z tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony dostawałem też wiadomości ludzi, którzy przeczytali tę książkę, którzy mówili, kurde, stary, to jakby ty masz rację, ale to jest jeszcze gorzej niż ty napisałeś. Jeśli chodzi na przykład o, wiesz, narkotyki heroinopochodne, czyli opiaty, nie? Czyli ten oksykontin w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Także research jest oczywiście, ja nie jestem w ogóle wyznawcą ani fanem researchu. Jakby i czasami, i on, wiem, że czasami ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś moja czasami słaba strona, bo są jakieś tam może czasami niedopatrzenia i tak dalej, ale i ja oczywiście coś, co można nazwać tymi przygotowaniami, wykonuję tam, gdzie czuję, że to jest potrzebne, ale też nie mam czegoś takiego, że uważam, że to jest jakaś super najważniejsza rzecz na świecie i że to jest też tak naprawdę ciekawe. Bo to jest coś, powiedziałeś na początku tam, że ja włożyłem dużo pracy w tę książkę. Tak, no włożyłem we wszystko, co robię, wkładam dużo pracy, ale na końcu dnia czytelnika to nie obchodzi. Wiesz, czytelnika nie obchodzi gościa, który czyta, osoby, którą czyta moją powieść, nie obchodzi, ile ja rzeczywiście czasu ja ją pisałem. Albo ktoś, kto ogląda tam, nie wiem, serial, przy którym ja pracowałem, to ile tam ten Żulczyk pisał ten scenariusz? Rok, dwa lata, trzy? To nie jest istotne dla kogoś, kto to ogląda, nie? Dla kogoś, kto to ogląda, jest istotne, żeby to go jakoś gdzieś zabrało, żeby to go gdzieś jakby skorelowało z nim, żeby dało mu jakąś w ogóle estetyczną też przygodę, żeby go wciągnęło. Żeby było z jednej strony dla niego jakąś w ogóle podróżą, z drugiej jakąś formą rozrywki, to są, wiesz, to są chyba i istotne sprawy, nie? Powiedz mi proszę, kiedy był ten moment, kiedy spojrzałeś w lustro i powiedziałeś, Żulczyk, tak, będziesz zabierał ludzi w podróż, będziesz pisał? Nie, no chyba sobie takie nie mówię rzeczy w lustrze, patrząc w lustro. Ale wiem, o co pytasz. To była ta dinozaurowa metafora Rosa, wiesz? Wiem, o co pytasz. No. Wiesz co, ja zawsze chciałem, chyba tak. Ja zawsze chciałem, znaczy zawsze. No. Z jakiegoś powodu robię to, co robię. Z jakiegoś powodu zacząłem to robić bardzo wcześnie. Z jakiegoś powodu odpierdziałem parę takich lat, podczas których byłem takim, no... Trudy takiego początkującego autora wszelakie są mi absolutnie jakby znane. I przeżyłem jakby dużo w życiu takich momentów, takiej no, kocuwy, takiej, wiesz, takiej fali, kiedy naprawdę no, to, co robiłem, nie cieszyło się bynajmniej jakimś wielkim zainteresowaniem ani szacunkiem. I jakby to też nie chcę, żeby to zabrzmiało teraz, żeby być jakaś mowa motywacyjna czy coś takiego, brońcie Panie Boże, ja nienawidzę takich rzeczy. Ale z jakiegoś powodu ja myślę sobie teraz o tym wszystkim, że były takie momenty, gdzie ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra, to ja chyba po prostu zmieniam w ogóle jakby planszę, a ja tego nie zrobiłem. I chyba wynikało to po pierwsze z jakiejś takiej, nie wiem czy wiary, ale jakimś takim przekonaniu, że ja w końcu zrobię to tak, że będę mógł zorganizować, zaaranżować taką sytuację, w której po prostu moje życie całe zawodowe będzie po prostu wypełnione tym,
Może to nie będzie jakaś działalność po godzinach, nazwijmy to hobbystyczna, że będę tak w wolnym czasie osobą kreatywną, a normalnie będę jakąś chodził do jakiejś pracy, czy wykonywał jakąś w ogóle coś, żeby, wiesz, się utrzymać, nie? I chyba wierzyłem w to jakoś, tak teraz mi się wydaje podświadomie, że to tak można zrobić, nie? Nie wiem, nie chcę teraz zabrzmieć, że w moim mniemaniu jest jakaś taka olśniewająca jakaś w ogóle historia sukcesu, zwłaszcza, że sukces jest czymś takim bardzo ulotnym. I jakby, a czas jest absolutnie bezlitosnym w ogóle takim, czas mówi takie bezlitosne, sprawdzam. Więc wiesz, no to może być tak, że za jakiś czas jeszcze za mojego życia znowu doświadczę takiej sytuacji, że znowu nikogo nie będzie, wiesz, za specjalnie obchodziło to, co ja robię. Jest to gdzieś tam, potrafię sobie taką sytuację wyobrazić i i tyle, i może tak być, nie? Wiesz. Wiesz, to pytanie mi się nasunęło chociażby ze względu na wspomniany przez ciebie na początku tego spotkania wpis, który popełniłeś na Facebooku a propos swojej tam pierwszej książki i rzeczywiście było to poczyte nostalgią. Do mnie to trafiło bardzo, wiesz, przeczytałem nagle wpis gościa, który w jednym roku ma premierę dwóch seriali plus kontynuację długo wyczekiwanej powieści, która była mega bestsellerem i ta długo wyczekiwana kontynuacja jest mega bestsellerem. I nagle ukazujesz się jako taki trochę, wiesz, otworzyłeś się, w moim mniemaniu otworzyłeś się po prostu publicznie i napisałeś coś absolutnie ze szczerego serca i nasunęło mi się, patrząc na ciebie, biorąc pod uwagę, że raz, że jest to ostatnie spotkanie na trasie, a dwa, że widać, że jest jakiś czas podsumowań i pewnych zamknięć. Dlatego chciałem cię zapytać teraz o przyszłość. Czy ty wyobrażasz sobie na przykład, możesz to pytanie potraktować jako humorystyczne, wyobrażasz sobie na przykład franczyzę ze Ślepnąc od świateł, komiksy w świecie twojej książki albo gra na komórkę, którą Kamil Nożyński może reklamować. Nie masz uwagi na komórki za bardzo, nie? Nie, no może, wiesz, może dealować, jeździć małym samochodzikiem z góry i Kamil powie do kamery: wow, teraz mogę to robić codziennie. Wiesz, wszystko jest możliwe. Zastanawiam się, czy brałbyś coś takiego pod uwagę. Musiałbyś ty, Przemek, wymyślać te wszystkie znakomite pomysły. Po prostu musieliby... Bo mi na przykład pewne rzeczy nie przyjdą do głowy, ale wierzę w to, że tobie na pewno, więc musimy jakoś po tym spotkaniu jeszcze pogadać albo zadzierzgnąć jakiś spółkę albo jakiś duet. I możemy kombinować, no, monopoly z Dariem. Wracasz do początku planszy, pijesz herbatkę. Monopoly, no. Wersja Dario, wiesz co chodzi. Wiesz co, ja staram się jakby zawsze myśleć o tym, co teraz ja mam tak naprawdę znowu tam do opowiedzenia, nie? Ja bardziej sobie myślę o takich rzeczach. Nie wydaje mi się, jestem naprawdę... Naprawdę nie wydaje mi się, żeby następna, na przykład jakaś, że moja następna powieść była kolejną powieścią w świecie jakby Ślepnąc od świateł. Nie, jakby bardzo nie sądzę. Wydaje mi się, że będzie czymś zupełnie innym, co jakoś tak już trochę powoli zaczynam sobie wymyślać, ale oczywiście nic o tym dzisiaj nie powiem. Są jeszcze kolejne rzeczy, które się dzieją. Jakby powstaje serial Wzgórze Psów, co dla mnie jest jakąś bardzo w ogóle ważną taką i sytuacją. I wiesz, i zobaczymy, no, zobaczymy. To jakby na pewno mam co robić, może tak. Absolutnie mam co robić. Pytanie to jest teraz też takie dla mnie, ja muszę sobie sam odpowiedzieć na pewne pytania, co tak naprawdę ja na przykład chcę robić w perspektywie na przykład następnych paru lat, jakby czym się zajmować, wiesz, bo dla mnie też jest coś takiego, że kiedy podejmujesz jakąś decyzję, że na przykład pracuję nad tym, kiedy ja podejmuję jakąś decyzję, dobra, to ja teraz będę pracował nad tym, to ona jest jednak dosyć ważka, bo to jest następny rok albo dwa lata mojego życia, nie? I wiesz, a życie moje, tak jak każdego innego człowieka, jest skończone i policzalne. Ja mam do dyspozycji w ogóle jakby, tak samo jak każdy człowiek, pewną konkretną ilość czasu, żeby było jeszcze śmieszniej. Nie wiem, do samego końca nie będę wiedział, ile tego czasu jest. Więc wiesz, więc to są wszystko takie poważne bardzo w ogóle decyzje. No dla mnie przynajmniej takie dosyć ważkie, czym ja się będę zajmował, no. Ale zobaczymy, no wiesz, jakby ja bardzo lubię taki moment właśnie, w którym ja do końca nie wiem. I one są, to jest super wtedy w ogóle takie ekscytujące i fajne. Ja muszę też ci powiedzieć, że no bo ostatnie
rok, dwa lata to było strasznie bardzo dużo pracy pisarskiej w moim przypadku. Było dużo pracy nad scenariuszem Wzgórza Psów, która była bardzo, bardzo trudna. Było pisanie tej książki, było jeszcze właśnie też przy tej informacji zwrotnej jakieś konsultowanie, jakieś rzeczy. Jeszcze jakieś inne sprawy tam robiłem. Także ja przestałem pracę pisarską wykonywać tak powiedzmy pod koniec czerwca i od tamtej pory jeszcze nic nie napisałem. Jest mi z tym bardzo dobrze. Jest mi z tym w ogóle super. Super jest nie pisać, nie? Jakby powiem ci, jest to naprawdę fenomenalna. Polecam, Jakub Żulczyk. Cudowna rzecz. Natomiast wiesz, prędzej czy później będę musiał z powrotem tam w ogóle odpalić, wiesz, przekręcić ten kluczyk w stacyjce, no i zobaczymy, no. Ale pozwól, że zapytam. Między nami. Nikt nikomu nie jest między nami. Nie udawajmy tego. Ufamy wam. Ufamy wam. Ale ty mógłbyś na przykład napisać, wiem, że myśleliście, że zapytam o coś innego, mógłbyś napisać scenariusz gry komputerowej, wyobrażasz sobie coś takiego? Nie, bo to jest w ogóle coś tak innego, z tego co ja o tym wiem, to jest coś tak, ja miałem kiedyś taką propozycję, bo w ogóle to jest, nie ma czegoś takiego, że jesteś scenarzystą gry komputerowej, tak jak jesteś scenarzystą w serialu, czy nawet dramaturgiem w teatrze i że siedzisz sobie w domu i że tak jak ja robię i tam piszesz tekst albo spotykasz się z ludźmi i z nimi jakby pracujesz nad tym tekstem, tylko w grze komputerowej, to ja miałem taką propozycję z dużej firmy polskiej kiedyś, z tej, nie z tej największej, ale z tej drugiej, ale to była propozycja w ogóle pod tytułem i złożona śmiertelnie poważnie i z uśmiechem na twarzy, że musisz jakby wszystko, co robisz, zaprzestać tego, w tym momencie wyprowadzić się do innego miasta i dostaniesz w ogóle mieszkanie służbowe, dostaniesz coś tam, dostaniesz w ogóle dużo pieniędzy bardzo i w ogóle jest super i będziesz w ogóle super w tej naszej korporacji siedział i zarządzał zespołem 50 osób i zrobimy super grę komputerową, nie? I jakby, no ja wiedziałem, że to będzie, znaczy, że ja wiem, kim jestem, nie? I wiem, że to by się skończyło po tygodniu, znaczy wyleciałbym z hukiem, to po pierwsze, a po drugie, to byłby jakiś happening kompletnie niepotrzebny, ale i to jest jedna rzecz, bo to wymaga ta praca w ogóle takiej pracy, której ja nie jestem w stanie w ogóle wykonywać, no takiej, wiesz, od rana do wieczora po prostu na miejscu w biurku, przy biurku, a druga, jeśli mówimy o pracy przy dużych grach, tak, no bo możemy też, dużo ludzi pracuje przy jakichś takich grach mniejszych, grach indie, ale to już nie ma co ciągnąć tego wątku. Ale druga rzecz, która jest bardzo ważna też, żeby nie gadać o tym w nieskończoność, to z tego, co ja o tym wiem, tak jakby główny taki gość, który wymyśla historię jakby w grze komputerowej, to pracuje web w web z drugą taką bardzo ważną osobą, która się nazywa level designer i która wymyśla jakby taką płaszczyznę gry, bo każda gra ma swoją płaszczyznę, nie? I ona jest albo taką powierzchnią, taką trójwymiarową, jakby taką tą, albo w takich, na przykład w Super Mario, taki mówiąc o takich dużo prostszych grach, no to była taka dwuwymiarowa płaszczyzna, jak egipski taki hieroglif, ale taka powierzchnia tej gry. I jakby chodzi mi o to, że kiedy wymyślasz historię do gry, to ty nie myślisz czasem, tak jak pisząc książkę czy film czy coś takiego, że myślisz o jakichś wydarzeniach następujących po sobie, tylko ty myślisz o wydarzeniach dziejących się jakby na powierzchni. Znowu mówię o tym bardzo niejasno, ale też nie potrafię tego lepiej wytłumaczyć. W każdym razie puenta jest taka, jest to... Znaczy, no równie dobrze mógłbym zostać z mojej perspektywy mechanikiem samochodowym. Jakby mam do tyle tego, tyle samo mam do tego przygotowań. Jest to kompletnie, znaczy ja nie widzę, żebym się w tym odnalazł. A jeszcze jest też coś takiego, bardzo jeszcze ważniejsze, że pomimo tego, że ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą korespondencję na temat gry Alan Wake 2, która zmieniła twoje życie na lepsze, a moje jednak trochę na gorsze przez ten czas, kiedy w nią grałem i tu się pięknie różnimy, to ja wciąż lubię grać w gry wideo. I jakby, mimo że robię to ostatnio bardzo rzadko i mi się nie chce, ale mam coś takiego, że ja lubię mieć taką czystą rozrywkę, podczas której ja się nie zastanawiam w ogóle, jak to coś, co ja w tym momencie robię, zostało zrobione. Bo niestety czytając większość książek, zwłaszcza beletrystycznych, albo oglądając seriale, to niestety jest dla mnie praca, bo bardzo trudno jest mi na przykład oglądać film albo serial bez takiego
do zbierania tego, którąś, wiesz, którąś częścią, częścią mózgu, nie? A te gry po prostu to już, jak mam od czasu do czasu w nie grać, to niech one będą takim, no takim hobby po prostu moim, wiesz? Nie wiem, czy... A jeszcze jest jedna ważna rzecz dla mnie, jako dla gracza, że jak ja gram w gry na przykład, to też o tym gadaliśmy kiedyś prywatnie, to mnie kompletnie fabuła w tych grach nie interesuje. Znaczy dla mnie to w ogóle jakby nie ma żadnego znaczenia, nie? Ja jestem tym typem gracza, co przewija te wszystkie opcje dialogowe. Ja to w ogóle mam gdzieś, ja po prostu chcę potwory zabijać, nie? Jakby o co chodzi, nie? Dobra, wychodzę. Wiesz, była gra Wiedźmin 3, to była jedyna gra, gdzie naprawdę tam była super, ta fabuła naprawdę mnie to pochłonęło, no ale to była oparta jednak na literaturze, a w większości przypadków to mam takie... Come on, dobra, dawać, nie? Wiesz. Może się już skończyć ten filmik, bo ja chcę zabijać potwory, To jest, jakby ja jestem tym typem gracza, no. Przepraszam cię, Przemek. A nie wyglądasz. Moi drodzy, wielkie brawa, Jakub Żulczyk. To dla tych państwa... Przemysław Corso. Dziękuję. Niezastąpiony Przemysław Corso. Jesteś jedyną osobą, przez którą publicznie potrafię pęknąć. Ale to się jeszcze nie stało. To się stało. Pękłem w sensie w sobie, wiesz, pękłem i zakrztusiłem się. Byliście państwo świadkami. A co wodą będę, się zakrztusiłeś. Co będę wam opowiadał. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byliście razem z nami, zarówno przed ekranami, jak i w Teatrze Galerii Studio. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu wydawnictwa Świat Książki, w imieniu Teatru Studio, w imieniu Syndykatu Autorów. I cóż, mam nadzieję, że państwo zostaniecie jeszcze z nami kilka chwil, ponieważ Jakub będzie do państwa dyspozycji. Na przykład, jeżeli macie poczucie, że pewne pytania nie zostały zadane we właściwy sposób. Możecie zadać je osobiście. Podejść do autora i powiedzieć, hej, psst, będzie drugi sezon czy nie? Rozumiecie, o co chodzi? Możecie pytać, o co chcecie. Zabijecie, Przemek. Możecie pytać, o co chcecie, a my, korzystając z okazji, na sam koniec chcieliśmy po prostu pozdrowić Remigiusza Ambroza. Tak, niech się kuruje. Zdrowie najważniejsze. Dziękuję państwu bardzo wszystkim, bardzo, bardzo gorąco, że chciało wam się tu przyjść, pomimo pogody, pomimo szalejącego COVID-u i pomimo tego, że wiem, że nie jesteśmy najbardziej porywającą rzeczą, jaka wydarzyła się na deskach tego teatru. Dziękujemy wam bardzo. Szanowni państwo, żegnamy się, do zobaczenia w foyer. Mamy coś dla autora, za chwilę mu to wręczymy, bo widzę, że nie pojawiło się na scenie. Na pewno się ucieszysz. No, taki prezent. Teraz? Tak, taka kapsułka. Teraz? O, słuchajcie, gdzie jest reżyser? Moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się za kilka minut we foyer. Książki oczywiście do kupienia, jeżeli macie swoje, również oczywiście zostaną podpisane. Bardzo serdecznie dziękujemy. I dziękujemy.